Jeff. Nie teraz. To pilna sprawa. Mam to gdzieś. Co takiego? Wracam z cmentarza. Chcą mnie wygrzebać. To ohydne. Co w tym ohydnego? Kradną mi ciało. Twoje ciało? Podoba ci się? Przewrócili mój nagrobek. Zwykli grabarze. Chyba żartujesz. Dlaczego? Kopią o tej porze? Zrób coś, nie stój tak. Hieny cmentarne hańbią moje szczątki. Kopią nowy grób. Co z tego? Zrób coś. Co? Powstrzymaj ich. Dobrze. Co to? Rozejrzę się. Dzięki. Randall i duch Hopkirka. W rolach głównych: Ktoś mi chodzi po grobie. Scenariusz: reżyseria: dlaczego mnie zostawiłeś? A co miałem robić? Mogłeś im się przyjrzeć. Fakt. Ale to nie mnie uderzyli w głowę. Wymyśliłem to sobie? Sam wcisnąłeś mi bajkę o złodziejach zwłok. Przeprosiłem dwa razy, pomyliłem się. Co takiego? Trudno to wyjaśnić. To był mój grób. Tuż obok kopali dół. Tak jak wcześniej. Wcześniej? To byli zwykli grabarze. Nie tacy, jak mówisz. Wiem, co widziałem. To moja wina. Trzeba mnie było nie słuchać. To tylko grabarze. To dlaczego walnęli mnie łopatą? Może sam upadłeś. A te ich ubrania? Dobrze. Idziemy. Dokąd? Po drodze kupimy kwiaty. Wszystko gra. Posprzątali. I co z tego? Daj spokój, zapomnij o tym. Nie ma mowy. Sprawdzę w kancelarii. Jak chcesz. Dzięki za kwiaty. Co ty tu robisz? Dzień dobry. Przyniosłem kwiaty. To miłe. Ty też nadal o nim myślisz? Nie daje o sobie zapomnieć.
Jakie masz plany? Idę do kancelarii. Opowiem ci po drodze. Trochę tu ponuro. Daj spokój, nie warto. Najlepsze są trumny robione na miarę. Witam. Leonard Dighton, do usług. Czy mógłby pan nam pomóc? Wyrazy współczucia. Nie przyszliśmy w związku z pogrzebem. Właśnie, chodzi o starego klienta. Martina Hopkirka. 9074. Możliwe. Trwają prace obok jego grobu. W tamtej okolicy mamy już komplet. W zeszłej nocy widziałem tam dwóch grabarzy. Co pan tam robił o tej porze, panie Randall? To pani Hopkirk. Zadałem pytanie. Nie mogłem spać. Co cię tu przywiodło? Marty. Słucham? Myślałem o nim w związku z pracą, dlatego przyszedłem. Nie ma się czym martwić. Tej nocy oberwałem od faceta w trójkątnym kapeluszu i bryczesach. Nic nie mówiłeś. Wiedziałem, że nie uwierzysz. Możemy zamienić słowo na temat pana Hopkirka? Jasne. Nie przegadajcie całego dnia. Pan Randall jest dość nerwowy. Zwykle panuje nad sobą. Opanowani ludzie nie widują duchów. To on, Ginny! Co ty robisz? Ten, który mnie uderzył. Nikogo nie widzę. Pewnie schował się za nagrobek. Pójdę za nim. To przez to uderzenie. Marty! Znikasz, gdy jesteś potrzebny. Uważaj, nie bij mnie. Widziałem go. Kogo? Pajaca, który mnie walnął. Ty nadal o tamtym? Nazywa się Randall, a ona jest wdową po jego kumplu. Uparty. Wiedziałeś, że przyjdzie. Podsunąłem pani Hopkirk pewną radę. Może podziała. Nie tak okazuje się szacunek zmarłym. On się nie skarży, ale ja tak. Przyjaciel rodziny? W pewnym sensie. Brzydka rana. Zapraszam do siebie, opatrzę ją. Dokąd idziemy? Skromny domek. Jak się nazywa? Mandrake Hall. Od ponad 300 lat należy do rodziny Mandrake'ów. Gotowe. Dziękuję. Pochodzenie zobowiązuje. Ależ skąd? Nie jestem prawdziwym Mandrake'iem. Zmieniłem nazwisko z Wardlespoon.
from Wattlespoon. Na dobre mi wyszło. A ten rodzinny dom? Kupiłem go. Dom, ogród, obrazy przodków. Wszystko. Nawet pachnące lawendą listy przewiązane błękitną wstążką. Czyli jest pan... Właśnie. Jestem starym oszustem. Nie martwi to pana? A powinno? Raczej nie. Zbiłem fortunę na karmie dla bydła. Wattlespoon Cow Cake Company. A za 100 lat? Firma pójdzie w zapomnienie. To smutne. Dlaczego? Teraz kultywuję tradycję. Ma pan liczną służbę? Tylko pokojówkę, Martę. Świetnie sobie radzi. Jak najdalej od takich. Słucham. Zabierz to, proszę. Słucham. Czy Harry już wstał? Tak, zaniosłam mu śniadanie. Harry to mój syn. Jest chory? Nieuleczalnie. Przykro. Harry cierpi na agorafobię. Strach przed przestrzenią. Czuję też wstręt do pracy. Chce pan go poznać? Mieszka tu z wyboru? Nie wychodzi z piwnicy? Niczego mu nie trzeba. Jak ci się to widzi? Harry, to jest pan Randall. Masz problem z kudłami? Widziałem już gorsze fryzury. Patrz, stary. Przykro mi, wolę Rembrandta. Nudziesz. To jest coś. Wolność, akcja, przemoc. Przemoc. Chodźmy, na górze jest spokojnie. Wrzuć na luz, u mnie jest fajnie. Tu się coś dzieje. Akcja. Czy przejeżdżał tędy mężczyzna z plastrem na czole? Tak, był z panem Mandrake'iem. To właściciel? Są nadal w środku. Dziękuję. Przepraszam za kłopot. Nie ma za co. Dziękuję za gościnę i za pomoc. Nie ma za co. Napijmy się. Muszę uciekać. Chciałbym porozmawiać. Dla mnie whisky. Z czym? Z wodą. Ta pańska agencja przynosi zysk? Niewielki. Co pan powie na 100 funtów tygodniowo? Na stałe. Do tego bezludna wyspa i mistrz świata u boku? Poznał pan Harry'ego. Czego mu trzeba? Żeby stał się godnym dziedzicem? Nie wiem. Nie potrafię do niego dotrzeć. Próbował pan? Oczywiście. Czego można chcieć więcej? Harry, zdaje się, gardzi dobrobytem. Uważa się za artystę. Strzela farbą w tablicę. To awangarda. Kiepskie zajęcie dla następcy dynastii Mandrake. Podobnie jak produkcja karmy dla bydła.
Chyba mnie pan nie rozumie. Słucham. Bierze pan jego stronę? Staram się zrozumieć obie. Moja oferta jest aktualna. Praca? Tak. Jest pan młody, dogadacie się. Chcę, żeby poznał moje racje. Za stówę tygodniowo? Tak. A co z agorafobią? Tak jak klaustrofobia, to tylko stan umysłu. Raczej choroba. Bierze pan tę pracę? Mówi pan serio? Tak. Dam panu mieszkanie, pensję i dorzucę auto. Kusząca oferta. Ale nie. Mam własny interes i zobowiązania. Ma pan gości. Nie zatrzymuję. Życie jest dziwne. Mam przodków, ale nie dziedziców. Pani Hopkirk do pana. Jeannie. Tu jesteś. Co ci się stało w głowie? Pan Mandrake mnie opatrzył. Moja wspólniczka. Miło mi. Jak mnie znalazłaś? Byłam na cmentarzu. Potem zapytałam ogrodnika. To on. Znowu zaczynasz? To Harper. Za kogo pan go wziął? Pomyliłem się. To tutaj. Poczekaj na mnie. Chwileczkę. Zdawało ci się, że kogoś widzisz. Tak. Do zobaczenia. Idź do lekarza. To uderzenie w głowę. Marty by cię przekonał. Marty? Burns wykorzystał szansę na gola. Jaką szansę? Był na spalonym. Sędzia Kalosz. Gwizdek. Sędzia zakończył grę. Powinni go wygwizdać. To wszystko z boiska. Wracamy do studia. Mają szansę po przerwie. Są mocni. To prawda. Stracili tylko jedną bramkę. Mogę w czymś pomóc? Możesz. O co tu chodzi? W czym? Co tu się dzieje? Sam chciałbym wiedzieć. Kompletna porażka. Byłeś przebrany. Co? Kapelusz, bryczesy, daj spokój. Ty nadal swoje? Nie wiem, o czym pan mówi. Ja też nie. Chodźmy. Gdzieś ty był? Na meczu. Miałeś bilet? Wszedłem bez. Jaki wynik? Straciliśmy bramkę. Potem zerknę na drugą połowę. Pakujesz mnie w kłopoty, a sam idziesz na mecz? Nie sądziłem, że mnie masz z widy. To nie z widy. Ogrodnik miał na głowie perukę. Bez obrazy, idź do lekarza. Ty też? Jeannie też cię namawia? Posłuchaj jej, ma rację. Dawała mi do łóżka termofor, zanim się rozchorowałem. Nie zaciągnie mnie do lekarza. Two
Dwa uderzenia? Zgadza się, w ciągu kilku godzin. Złe towarzystwo. Zobaczmy. Niewiele. Nieco gorzej. Powierzchowne rany. Więc nic mi nie jest? Niech sam powie. Tego nie mówiłem. Musisz pogodzić się z faktami. Na litość boską, dość tego. Przepraszam, wymknęło mi się. Często ulega pan gwałtownym emocjom? Ależ skąd? Zachowujesz się jak głupek. Głupek? Zapal sobie. To nic nie da. Przepraszam. Zakaz palenia. Dobrze, że nic mi nie jest. Nie wspomniałeś o zwidach. Zapytaj, czy to mogło mieć wpływ na wzrok. Kłopoty z oczami? Nie. Proszę cię. Lepiej powiedzieć. Czy to możliwe, że mam halucynacje? Jakiego rodzaju? Widzi postaci z XVIII wieku. To niemożliwe. Tak myślałem. Chwileczkę. Ma pan zwidy? Nie, widzę realne rzeczy. Jak te postaci? Możemy zamienić słówko? Niech pan mówi przy mnie. Napytasz sobie biedy. Wyszedłeś na brutala. Proszę zaczekać. Zawołam pielęgniarkę, niech opatrzy rany. Potem porozmawiamy. Zostanie pani z nim sama? Nic jej nie zrobię. Dziwnie spojrzał. Coś kryje. Zostaw to mnie. Co knuje? Po co te podejrzenia? Uważam mnie za psychopatę. Poszedł po pielęgniarkę, tylko tyle. Nieprawda. Wezwał karetkę i dwóch silnych gości z kaftanem. Wychodzę. Co ty wyprawiasz? On wzywa karetkę. Skąd wiesz? Co za straszne przeżycie. Uciekł? Gwałtowny, nieobliczalny, ma halucynacje. To groźny człowiek. Muszę wezwać policję. Przyjaciele, to przekleństwo. Co oni mają do tego? Przez ciebie i Ginny mam na karku policję. Muszę się przyczaić w okolicy, inaczej mnie złapią. Co dalej? Przyjmę ofertę Mandrake'a. Niezmiernie się cieszę. To tymczasowe. Pokocha go pan. Kto mu to przekaże? Pan. To będzie szok. Co ty na to? Nie moja działka. Nie widzisz się jako dziedzica? W życiu. Po co tu jesteś? Potrzebne mi cztery ściany i dach. Zamknięcie. Rozumiesz? Udaję dobrego syna. Kapuję.
Jesteś między młotem a ultramaryną. Co chcesz robić? Kiedy? Teraz. Nie mam planów, żyję chwilą. Powiedz ojcu, że chcesz malować. Strata czasu. On już wszystko zaplanował. Dziękuję, Marto. Coś jeszcze? Nie, dziękuję. Trafi pan do pokoju? Chyba tak. W takim razie... Dobranoc. Dobranoc. Znów coś knujesz. Nie szkoda ci czasu? To ty stłukłeś szybę? To nie z widy. Ten ogrodnik się tu kręcił. Coś kombinuje. Co robisz? Zobaczysz. Co ty na to? Ogrodnik? Nasz kumpel Harper. Teraz mi wierzysz? Głęboki wykop. O co tu chodzi? Nie wiem, ale to sprawdzę. Idziesz? Starczy miejsca dla dwóch? Pewnie. Co to jest? Jakiś stary kanał czy odpływ? W którą stronę? Ty w tę, a ja w tamtą. Mam iść sam? Możesz iść od razu na koniec. To fakt. Do zobaczenia. Nic. Nie zgadniesz, gdzie on się kończy. Pewnie tam, gdzie zastaliśmy tych grabarzy. Wszystko jasne. Serio? Tylko tamty mogli się dostać do syna Mandrake'a. I
Nie mogę się ruszyć. Co mu jest? Wyszedł na zewnątrz. Agorafobia. Daj mi płaszcz. Porwany? Niestety. Co teraz? Zażądają okupu. Napisałeś? Zanieś żądanie okupu. Nie mogę. Dlaczego? Ktoś mógłby mnie zobaczyć. O tej porze? Daj spokój. Po prostu wrzuć go do skrzynki. To zły pomysł. Naprawdę. Moja wizytówka. Zakład pogrzebowy Daytona. Do usług. Dzień dobry. Wszystko gra? Nie. Musisz go wziąć. Kto zapłaci za Harry'ego? Pan. Wiedzą, że jest panu potrzebny. Wszystko zaplanowali. Kostiumy miały odstraszyć tych, którzy zobaczą ich w akcji. Jak pana. Właśnie. Wrzuciłeś list? Wszystko zgodnie z planem. Świetnie. Doskonale. Zrób kawę, muszę to przemyśleć.
Synku, chcesz zarobić szylinga? Weź kopertę i wrzuć do skrzynki tego dużego domu. Rozumiesz? Idź. Mamy siedzieć bezczynnie? Nie wiemy, gdzie go trzymają. Dobrze nam poszło. Musimy cię schować. Twój ojciec przetrząśnie okolice w poszukiwaniu syna. Nie dam rady stąd wyjść. Mamy coś dla ciebie. Mały, przytulny domek. Crazy, man. Niezłe. Crazy. All right, Mr. Randall. I'll give you 12 Dam panu 12 godzin. Potem wzywamy policję. Znajdzie go pan? Mam niezwykłe metody. I ograniczenia. Ściga mnie policja. Właśnie. Już nie. Przekonałam lekarza, że twój stan jest przejściowy. Skąd wiedziałaś, że tu jestem? To nie było trudne. Przykro mi z powodu syna. Mnie też. Nie boję się o jego zdrowie. Ta przygoda dobrze mu zrobi. Zabije albo wyleczy z agorafobii. Zobaczy trochę świata. Wygodnie ci? Jak u mamy? Pomóż mi. Możesz oddychać? Jasne. 36 pięknych otworów. Przebierz się. Czysto? Tak. Nic tam nie ma. Nie ma śladu? Nawet urwanego guzika. Czy Harrymu coś grozi? Mandrake ma zapłacić 5000 okupów. To nie dużo. Grają o małą stawkę, więc nic mu nie zrobią. Szaleństwo. Wezwij policję. Chcesz się wycofać? Jestem trochę zajęty. O której jest mecz? O 3:00. Jedziemy. Nie będę trąbić na karawan, zwłaszcza pełny. Cmentarz jest tam. I co? Dlaczego z niego wyjechał? Może jedzie po kogoś? Na trumnie są kwiaty i wieńce. Ty znasz się lepiej.
Wyprzedź go. Zobaczę, kto prowadzi. Niech wyprzedza. Niech czeka. Szacunek dla zmarłego. Co znowu? To Randall. Masz rację. To Harper i Dighton. Został w tyle. Co się tam dzieje? Zostawiasz mnie? Nic tu po mnie. Za 5:3. Za 10. Marty. Wielkie dzięki, Rudy Gilu. Jaki wynik? Können wir es uns bequem machen und die Augen weiter genießen, die dieses Spiel uns sicher anbieten wird. Ładny mamy dzień. Rozpoczyna się druga runda niezwykłego meczu tych mistrzostw. Zacznijmy od punktu wyjścia. Wcale się nie bronił. Harry, żartujesz. Co to? Tynk. Spójrz na te ślady. Nie rozumiem. Tę dziurę wyryto od wewnątrz. Harry? Nikt inny. Jest ich wspólnikiem? Wyciska z ojca 5000. Przecież mógł poprosić. Strata czasu. Mamy swoje plany. Więc Harry brał w tym udział? Nie podejrzewałbym go o to. Ma we krwi przedsiębiorczość. Nie martwi się pan? Ani trochę. Nadal ma pan zamiar przekazać to wszystko Harrymu? Ależ skąd? Nie chce pan odbudować rodu Mandrake'ów? Chcę. Mam dla państwa wiadomość. Marto! Kochanie! Zaręczyliśmy się. Marta chce zapełnić dom dziećmi. Chętnie jej w tym pomogę. Harry ma pecha. Ani słowa. Nie zgłosili tego policji. To dobry znak. Mam dość siedzenia w karawanie. Co to? Powiedzieli policji? Gorzej. Gorzej? Mandrake i Watson. Zaręczyny George'a Mandrake'a i Marty Watson. Wkrótce ślub. Tego nie przewidziałeś. Harry wyleci z testamentu.
Dlaczego nie pomyślałem o tym wcześniej? Szkoda, że tego nie widziałeś. Byłem zajęty. To był trudny mecz. Wygraliśmy jednym golem. Bez ciebie nie daliby rady. Fakt. Niemiecki napastnik biegnie prosto do bramki. Mocny strzał, ale piłka leci górą. To ty? Tak. Jesteś taki jak Harry. Kto? Harry Mandrake. Odezwał się? W końcu to zrobi. Nie sądzę. On się boi. Pewnie znalazł gdzieś pracę. Prędzej da się zakopać. Próba pobicia rekordu w przebywaniu pod ziemią. Wreszcie jestem wolny. I dostaję pensję. Wersja polska, Studio Publishing na zlecenie Polskie Media Amercom. Tekst Katarzyna Michalska. Czytał Jacek Brzostyński.